Pracownicy zatrudnieni w ramach programu Odkrywcy wykonują pracę na terenie Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Zakres prac jest prowadzenie gospodarki leśnej plus porządkowanie terenu parku, którego powierzchnia wynosi 37 ponad hektarów, czyli porządkowanie ścieżek co dwa tygodnie, jeśli nie padają deszcze, kosimy grobowce. Wykaszanie wokół grobowców, pilnowanie pasów przeciwpożarowych, odświeżanie ich. I na przykład w tym roku będzie prowadzone też porządkowanie nasadzeń dębu, bo to się robi co 10 lat. Na terenie parku pracuje 4 pracowników, 2 przeszkolonych w zakresie pracy z podkaszarką i 2 pilarzy. Trudno jest znaleźć ludzi odpowiednich, bo raczej ludzie szukają tylko ubezpieczenia, albo no, jeśli jest 2, 3 dzieci, no to już po co pracować, skoro więcej się dostanie, nie pracując. W związku z tym jest bardzo trudno. Natomiast tych ludzi, co mamy, no staramy się, żeby tak od nich egzekwować czas pracy, żeby było i wykonana praca, i jednocześnie, no, żeby nie chciało im się po 2-3 dniach rezygnować z pracy. Noc Świętojańska to wyjątkowa data w kalendarzu. Świętowano ją również w Chodczu, gdzie po raz kolejny zorganizowano imprezę pod nazwą Noc Kupały, otwierającą sezon wakacyjny, a program imprezy był bardzo bogaty. W tej chwili jesteśmy w trakcie występu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu. Za chwilę będziemy mieli rozdanie nagród w konkursie ekologicznym i oczywiście Gwiazdy Wieczoru. O 19.30, 20.00 mamy Gwiazdę Kobranocka, czyli to już grupa kultowa, można tak powiedzieć, tak? Koncertująca od wczesnych lat 80. Tradycją w Chodczu już stało się, że widownia dopisuje od godziny około 19, także wtedy są prawdziwe tłumy. Trwały na przykład negocjacje z Kobranocką, żeby ją tu sprowadzić? Powiem tak, Kobranocka jeszcze nigdy nie była w Chodczu i ostatnio, przynajmniej tak menedżer Kobranocki nam taką informację przekazał, że nie koncertowali w naszym powiecie, w naszej okolicy, więc bardzo chętnie przyjechali. Na scenie oprócz znanych artystów pojawili się również miejscowi wykonawcy. Graliśmy 5 utworów, tradycyjnie marszyka na początek, później było solo na 2 saksofony, My Secret Love Song, no i muzyka rozrywkowa, The Final Countdown, YMCA. Ile osób liczy wasz zespół, jak długo gracie? Około 20. Typowo, no ja uczę młodzież i stawiam na młodzież. Oczywiście ten trząd starszych osób jest zawsze i no ten fundament musi być w orkiestrze, bo na czymś trzeba to zbudować. Powiem szczerze, no występy są na żywo. Jeżeli są na żywo, no wiadomo, że ten błąd zawsze może się jakiś tam popełnić. Jest to sztuka żywa, no i trzeba ćwiczyć. Żeby bezbłędnie wychodziło, to trzeba dużo ćwiczyć. Zespół Kobranocka cieszył się z możliwości zagrania koncertu przed chodecką publicznością. Pogoda dopisuje kapitalnie. Ja kąpałem się przed próbą w waszym pięknym jeziorze. Woda idealna. Dobry wieczór, odpowiadając. Podobnie. Anna Jantar do tego nam śpiewa. Graliście na pewno na poważniejszych festiwalach przed większą publicznością, a występ tutaj w Chodczu, jest jakaś różnica, czy to nie ma żadnego znaczenia? Ja nie przypominam sobie, żebyśmy grali kiedyś przed większą publicznością. Nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o tak zwaną tremę. Każde granie traktujemy bardzo poważnie i niezależnie, czy gramy dla 3 osób, czy dla 300 tysięcy osób, bo trema Ostatnie jest podobna. Krótkie pytanie, co dzisiaj zagracie dla publiczności? 20 piosenek. Przekrój staro-nowo. Ponieważ przez 30 lat się zebrało trochę tych piosenek, a więc jest z czego wybierać. Imprezę w Chodczu zakończyła dyskoteka, która trwała do białego rana. Pięć dróg gminnych w Lubaniu w tym roku zyska nowe nawierzchnie. W tym roku nastawiliśmy się na budowę dróg. To będą takie główne nasze priorytety inwestycyjne. Wszystkie drogi zostaną wykonane z środków własnych gminy za kwotę około 1 400 000 zł. Oprócz drogi Kazimierzewo-Ustronie, na której prace rozpoczną się lada dzień, wyremontowane zostaną jeszcze. Planujemy budowę drogi Kazimierzewo-Janowice, Zosin przy Wieczerzyn. 2 drogi, które pokrywamy nową nawierzchnią asfaltową, ponieważ są to już drogi 20-letnie i wymagają takiej gruntownej naprawy. I to jest droga prowadząca od ronda w centrum Lubania do dworca PKP
oraz też taka główna droga prowadząca od Lubania przez Probostwo Górne do Włoszycy, do końca granic gminy Lubanie. Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie, ma już przygotowaną dokumentację na kolejną bardzo ważną dla gminy inwestycję, mianowicie gminne przedszkole. Czeka tylko na ogłoszenie konkursu przez marszałka. Oprócz inwestycji drogowych, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym roku samorząd Kowala planuje również inwestycje w odnawialne źródła energii. Szykujemy się na fotowoltaikę, jeśli chodzi o obiekty samorządowe. Tutaj byśmy chcieli, że tak powiem, tą fotowoltaikę poumieszczać na hydroforniach, obiektach kanalizacyjnych i jednocześnie szkoły i budynek urzędu gminy. Oraz liczymy, że też taki się ukaże konkurs dla mieszkańców gminy. I tutaj szykujemy chociaż ze 100 mieszkańców, żeby mogli sobie te baterie fotowoltaiczne pozakładać na obiektach mieszkalnych. Baterie fotowoltaiczne w ubiegłym roku zainstalowane zostały na budynku Urzędu Gminy. Jak podkreśla wójt Stanisław Adamczyk, dobrze się sprawdzają. Podtrzymywanie tradycji ludowych w naszym regionie jest żywe. W Smulsku również odbyło się widowisko Nocy Świętojańskiej, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tradycję przypominania Nocy Świętojańskiej dla naszych mieszkańców i w dniu dzisiejszym ponawiamy tę tradycję, ponawiamy występy. Występują, jak panowie widzicie, zespół folklorystyczny Kruszynioki z Kruszyna. To jest integracja, ale również przypominanie tej naszej kultury, która już nieuchronnie zanika i cieszy nas, że zespół folklorystyczny Kruszyniaki to nie tylko ludzie starsi, ale również jak widzimy wszyscy, to jest młodzież, to są dzieci. Młodzi artyści zespołu Kruszyniaki szybko opanowali trudną sztukę tańców ludowych. Przedstawialiśmy Noc Świętojańską, graliśmy główne role. Tak, ja jako Marysia. Ja jako Stach. Mówicie, ile lat już ćwiczycie w tym zespole? 2,5 miesiąca. To jest trudne zadanie, takie tańce? No, to był rzut na głęboką wodę, ale przy dobrym nauczycielu dałem radę. W przyszłości chciałabyś tam tańczyć w tych zawodowo? Szczerze powiem, jest to dość ciekawy zawód. Ja trenuję ogólnie tak już około 8 lat. Nie narzekam, jestem dalej, czyli podoba mi się to. Mieszkańcy Smulska byli pod wrażeniem występów. Bardzo fajnie, tradycja jednak jest powtarzana i to bardzo miło, że jest kultywowany obyczaj. No i okolica jest bardzo piękna, także tylko szkoda, że pogoda nie dopisała. A pogoda? No, mówi pan, że nie dopisała, ale może chyba lepiej niż taki upał. No też przyjemnie, ale teren może i troszkę inny, bo jednak w pomieszczeniu, nie w plenerze, także mimo wszystko można i tak też świętować. Imprezę zakończyło wspólne grillowanie oraz zabawa w remizie. W tegorocznym budżecie gminy Lubraniec zapisane są 74 inwestycje, aż 48 z nich dotyczy przebudowy dróg. Staramy się budować w tanim sposobem, to znaczy miejscowy zakład usług komunalnych wykonuje podbudowę polegającą, zakres rzeczowy polega tutaj na tym, że jest wykorytowanie, warstwa filtracyjna, wykorzystujemy gruzowinę z rozbiórek różnych budynków oraz zaklinowanie kamieniem wapiennym. Tak przygotowana droga za rok czy za dwa może być pokryta warstwą asfaltową. Realizacja zadań drogowych sposobem gospodarczym pozwala na wykonanie znacznie większego zakresu robót. Wynikiem negatywnym zakończył się czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do powiatu włocławskiego, lecz znajdującej się w obrębie miasta Lubień-Kujawski. Nikt nie wpłacił wymaganego wadium w wysokości 1950 zł. Wygląda na to, że w zakresie handlu nieruchomościami jest obecnie zastój. Tymczasem gmina nadal posiada sporo nieruchomości na sprzedaż. Gmina Lubień-Kujawski posiada w ciągłej sprzedaży działki zarówno budowlane, jak i inwestycyjne. Do dyspozycji potencjalnych inwestorów, a także osób, które chcą właśnie w Lubieniu Kujawskim zbudować swoje domy, są tereny w różnych częściach gminy i miasta.
Szczególnie atrakcyjne są działki na terenie byłego lotniska wojskowego. Obszar byłego lotniska podzielony jest w części na obszar jakby przemysłowy, a w części na mieszkaniowy. Na tej części mieszkaniowej mamy kilka hektarów, które są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. I tu kto tylko jest zainteresowany zakupem działki czy zamieszkaniem na terenie gminy Lubień Kujawski, może się zgłosić do tutejszego urzędu, przedstawić taką propozycję, a następnie jest już prowadzona rozmowa o wydzieleniu odpowiedniej działki oraz przeznaczeniu jej do sprzedaży w trybie przetargowej. Przypomnijmy, że na lotnisku w Lubieniu Kujawskim ulokowało się już wiele firm zajmujących się między innymi branżą chemiczną i rolną.